wybitni eksperci, najnowsza wiedza, najlepsi sportowcy i wyjątkowi goście. Zapraszam za mury Szkoły Mistrzów, uczelni, gdzie wiedza i edukacja łączą się ze sportem i praktyką. Tutaj tworzymy miejsce do rozwijania Twoich pasji w asyście czołowych ekspertów wielu dziedzin. To jest podcast Szkoła Mistrzów, edukacja, nauka, sport. Zapraszam, Mateusz Gawełczyk. Cześć, witam Cię w siódmym i zarazem pierwszym odcinku po wakacyjnej przerwie podcastu Szkoła Mistrzów. Moim dzisiejszym gościem jest Wojtek Głyk, były pływak, członek kadry narodowej w pływaniu, a obecnie doktorant na katowickiej AWF. Na co dzień jest trenerem pływania, trenując m.in. tegorocznego rekordzistę oraz mistrza świata w zimowym pływaniu, Marcina Szarpaka, który jest również studentem naszego AWF-u. Ponadto Wojtek zajmuje się przygotowaniem psychomotorycznym kierowców rajdowych, startujących m.in. w rajdach WRC, Formule 3, 4 oraz rajdzie Dakar. Cześć Wojtek. Cześć. Czy coś pomyliłem w tym wstępie? Nie, wszystko się zgadza. Tak jak mówiłeś, no, ten wachlarz rzeczy, które robię, jest dość szeroki, ale tak naprawdę wszystko się kręci koło AWF-u, ponieważ i zawodnik zimowego pływania jest naszym studentem. Doktorat robi, wiadomo, na naszej uczelni, a to, że zajmuje się, że pracuje z kierowcami, to też wynika z tego, że zaprosił mnie do współpracy Marek Olszewski, który też jest absolwentem AWF-u, więc wszystko to jakby AWF spina w jedno. Okej. Jestem ciekawy tego pytania, bo zawsze zadaję je gościom na samym początku i z racji tego, że wiem o sukcesach Twoich podopiecznych, między innymi na polu rajdowym, jakie jest Twoje najlepsze sportowe wspomnienie? Trochę się przygotowałem na to pytanie, bo je znam. Natomiast nie było to trudne, bo to też chciałbym to podzielić na wspomnienie jako zawodnik i trener. Super. Jako zawodnik na pewno tak wspominam mój wyścig, jeden z wyścigów na Mistrzostwach Polski na 1500 metrów kraulem. Kiedy to przegrałem Mistrzostwo Polski o 0,7 sekundy, gdzie dla niewtajemniczonych ten wyścig trwa około 15 minut, więc ta różnica była naprawdę niewielka. Natomiast bardzo mi to zapadło w pamięć, ponieważ nie miałem sobie nic wtedy do zarzucenia. Wiedziałem, że nawet te 0,7 nie mógłbym szybciej popłynąć. I to jakby nauczyło mnie trochę pokory ten wyścig, że, no, że możesz zrobić wszystko, ale potem i tak taka mała różnica robi dużą różnicę na końcu. Więc to jeśli chodzi o wspomnienie zawodnicze, natomiast jeśli chodzi o trenerkę, no to tutaj myślę, że początek tego roku, czyli styczeń, był taki kluczowy w tej kwestii, ponieważ będąc na Mistrzostwach Świata w zimowym pływaniu we Francji, gdzie Marcin poprawił dwa swoje rekordy świata, po pierwszym rekordzie świata, który sam w sobie był super przeżyciem. No, pierwszy raz jako trener coś takiego przeżyłem i to było niesamowite. Natomiast po samym tym wyścigu akurat tak się złożyło, że kończył się rajd Dakar i okazało się, że mój zawodnik wygrał rajd Dakar także. Więc no tutaj te przeżycia w styczniu tego roku na pewno zapadną mi w pamięci jako właśnie te przeżycia trenerskie. Czyli można powiedzieć, że dobrze zacząłeś rok? Przypomnij mi, kiedy urodził się twój syn? W maju tego roku. Czyli mamy połowę, no to jeszcze trzeba dobrze ten rok zacząć i będziesz spełniony w 2023. No tak, ten rok idzie dość dobrze. Mamy tutaj parę szans także w motorsporcie, żeby dobrze ten rok zakończyć. No ale to już nie będziemy wybiegać w przyszłość, zobaczymy, jak to się skończy. Dobra, to zacznijmy trochę od tej sfery jeszcze powiązanej bardzo mocno z AWF-em, czyli od Twojego doktoratu, bardzo krótko, a potem przejdziemy do tej części związanej z Twoją karierą jako trenera, czy do pływania, czy trenera przygotowania psychomotorycznego kierowców. Ale w ramach swojego doktoratu powiedziałeś mi, że zajmujesz się monitorowaniem periodyzacji treningowej w różnych okresach przygotowania pływaków, zarówno pod kątem zmian
obserwowanych w wodzie, jak i na tym treningu na lądzie, jak się to potocznie w pływaniu mówi. Co skłoniło Cię w ogóle do tej tematyki? Zawsze mnie to interesowało, jak to się zmienia na przestrzeni całego roku. Natomiast szczerze mówiąc, skłonił mnie do tego sprzęt, który mamy na AWF-ie i który nauczyliśmy się wykorzystywać do pomiarów, szczególnie w wodzie, bo te pomiary, które wykonuję do swojego doktoratu, czy jaką nasza pracownia wykonujemy na lądzie, są dość znane i już wcześniej używane. Natomiast w wodzie wykorzystujemy Sprinta 1080, którego mamy u nas w pracowni, który jest głównie wykorzystywany przez lekkoatletów, gdzieś można zobaczyć na filmikach, na obozach. Polega to na tym, że jest szpula z linką, którą się wyciąga i na podstawie siły wyciągnięcia to urządzenie nam podaje, jaką zawodnik generuje moc, siłę, czas, prędkość na danych odcinkach. No i nauczyliśmy się to wykorzystywać w wodzie, co jest ekstra, ponieważ bardzo mało jest sprzętów, których można dokonywać pomiarów na pływakach bezpośrednio w wodzie, czyli w takim ich naturalnym środowisku. Większość pomiarów zawsze było wykonywanych odzwierciedlając ruchy w wodzie, ale na lądzie. Mhm. Tutaj możemy to zrobić 1:1, więc potrafiąc wykorzystać to urządzenie w ten sposób, skłoniło mi to do tego, żeby monitorować, jak to się u pływaku zmienia na przestrzeni całego roku. Czy jeszcze jakieś inne narzędzia posiadacie? No tak, mamy standardowo wagę do analizy składu ciała. Mamy urządzenie do mierzenia laktatu oraz mamy dostęp do całej siłowni na AWF-ie, więc tam na tych kajzerach, no takich standardowych sprzętach na tym się opieramy. Natomiast no, ten Sprint jest naszym głównym tutaj urządzeniem, na którym się opieramy nie tylko na pływakach, ale przy innych badaniach, także na hokeistach. Robiliśmy badania na lekkoatletach, więc to wykorzystanie jest bardzo szerokie, ale tak jak mówię, tutaj kluczem jest to, że w wodzie można 1:1 sprawdzić płynąc, jakie wytwarza się siłę, jaką prędkość się osiąga. A czy są inne ośrodki na świecie, które w podobny sposób wykorzystują to urządzenie, czy jesteście swego rodzaju pionierami? Nie jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o świat, natomiast myślę, że w Polsce jesteśmy jednymi z nielicznych, którzy to robią. Wiem, że po nas już też były zakusy, żeby w kadrze Polski to uruchomić. Nie wiem, czy to w końcu się doszło do skutku. Natomiast nie jesteśmy pionierami, wiem z tego, ponieważ Sprint jest przystosowany do tego, żeby w wodzie robić te pomiary. Tam jest profil pływania, więc to nie jest jakiś nasz wymysł. Po prostu nauczyliśmy się, jak tego robić i próbujemy to wykorzystywać w wodzie. Okej. Okay. A czy coś z tego, co robisz w ramach doktoratu, przydaje Ci się w Twojej pracy z kierowcami? Jeśli chodzi o sam monitoring, można powiedzieć, że tak, ponieważ też monitoruję to na bieżąco. Zaczynam coraz więcej widzieć podobieństw w przygotowaniu, w całej periodyzacji roku, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Czy to chodzi o kierowców, czy chodzi o pływaków na przykład. Same zakresy tętna, na jakich pracujemy, ułożenie całej periodyzacji. Można pewne elementy do siebie odnieść, natomiast trening kierowców jest no, bardzo specyficzny. To jest w ogóle trochę inny świat. Dlatego no, nie wszystko da się do tego odnieść. No właśnie, tak jak już powiedziałeś, że jest to świat dosyć specyficzny, to jakbyś nam mógł ten świat trochę przybliżyć, bo powiedziałeś, że widzisz wiele podobieństw między przygotowaniem czy periodyzacją pływaków i kierowców, ale jednak wysiłek jednych i drugich jest kompletnie różny. Mówisz o zakresach tętna, możesz nam przybliżyć, na jakim zakresie tętna kierowcy jeżdżą, bo przecież oni tak naprawdę tylko siedzą. Jasne, jest adrenalina, jest wysoka koncentracja, pewnie to wszystko ma odzwierciedlenie w akcji serca, ale właśnie pytanie jakie?
No właśnie, no panuje takie przekonanie, że kierowcy siedzą i kręcą kierownicą i nic się tam więcej nie dzieje. My jako Olsz Motorsport razem z Markiem Olszewskim już robiliśmy parę lat temu takie nasze wewnętrzne badania, to nie jest nigdzie opublikowane. Natomiast robiliśmy badania i pod kątem zakwaszenia, i pod kątem tętna kierowcy i na testach, i na rajdzie. W rajdach samochodowych to był rajd jakiś, z tego co pamiętam, okręgowy. Natomiast na wysokim poziomie, ten kierowca startował wtedy też w Mistrzostwach Świata. No i potem nam się kilka razy to jeszcze potwierdziło, badając naszych zawodników na torze wyścigowym też. Kierowcy pracują tak naprawdę na progu cały czas przemian, więc to tętno jest dość wysokie i wbrew pozorom pomaga to w koncentracji, jeśli się nie przesadzi. Więc my bardzo tutaj uważamy na to i zwracamy na to uwagę, żeby tak wycelować tętnem na treningu, żeby na odpowiednim tętnie pracować na koncentracji i żeby kierowcy mogli sobie tym tętnem spokojnie pracować. Stosujemy różne techniki oddechowe także, żeby kierowca potrafił i bardzo się uspokoić, i stosunkowo szybko dojść do swojego takiego progu, gdzie ta koncentracja jest największa, ale też go nie przekraczać, no bo wiadomo, że potem i zmęczenie wzrasta, koncentracja spada, a zdarza się tak, że te rajdy są bardzo długie. Przy wyścigach jeszcze jest inna specyfika, to też jest sport w sporcie, więc tam jest też trochę inaczej. Ale przy na przykład rajdzie Dakar, no ten rajd trwa prawie że 2 tygodnie, więc no tutaj ten bilans energetyczny jest bardzo istotny. To akurat mam jakieś doświadczenie, bo miałem jednego z zawodników, który jechał Dakar. Nie w tej klasie, w której ty wygrałeś. I to parę dobrych lat wcześniej. To był zawodnik, nie pamiętam, czy to był Peru, czy Meksyk. W każdym razie nie był to Polak. No dobra, to powiedz mi, jakie są kluczowe umiejętności motoryczne w kontekście kierowców? Co jest tak naprawdę ważne, żeby być dobrym kierowcą? No, tutaj pracujemy, tak jak wspominałem, i nad wydolnością, tylko że w taki troszkę specyficzny sposób. Natomiast jeśli chodzi o takie specyficzne zdolności, to na pewno koncentracja, czas reakcji, zarówno ten złożony, jak i prosty, umiejętność podejmowania szybkich decyzji. Pamięć również, to też jest bardzo istotne, ponieważ te odcinki czy tory się często bardzo pokrywają, więc powtarzają, więc tu nad pamięcią też mocno pracujemy. Tak jak mówiłem, umiejętność spokojnego oddechu, tak, te wszystkie techniki oddechowe, które stosujemy, też są bardzo istotne. No i przygotowanie takie stricte już motoryczne, tylko że też pod specyficzne grupy mięśniowe i pod specyficzną jakość czy sposób pracy, którą wykonują kierowcy podczas rajdu czy wyścigu. Jak taki trening wygląda? Spotykasz się z zawodnikiem, wiesz, jest to kierowca, tak jak powiedziałeś, dla wielu osób to jest osoba, która siedzi i kręci kierownicą. Myślę, że osoba z twoich podopiecznych, która bardzo często pokazuje w mediach społecznościowych, jak wygląda wasza praca, jest Kajetanowicz. Tak, tak. Tam można bardzo często na Instagramie zobaczyć, co robicie, jak robicie, jak bardzo on jest zmęczony. Jakbyś mógł przybliżyć, jak taki trening wygląda? No to muszę zdradzić, że nie wszystko pokazujemy na tych filmach. Domyślam się. I często są to treningi troszkę takie pokazowe. Natomiast większość z tych ćwiczeń rzeczywiście używamy na co dzień. Zazwyczaj treningi mamy podzielone na te wydolnościowe i tu to nie jest jeden szablon, tylko dostosujemy to do oczywiście charakteru pracy kierowcy, to znaczy gdzie on startuje, jaki wyścig czy rajd jedzie, ale też no, do wieku, do jego możliwości i czasowych także.
Więc jeden z treningów to jest wydolność. Tutaj stosujemy albo rower, albo bieg, albo bardzo często ergometr wioślarski, który jest bardzo pomocny. Natomiast pozostałe treningi to są treningi motoryczne, gdzie w zależności od okresu, w jakim jesteśmy, pracujemy albo nad siłą, albo nad wytrzymałością, albo nad mocą, albo na właśnie takich, jak często u Kajta widać, takich specjalistycznych już ćwiczeniach pod motorsport, które mają kształtować albo koncentrację. Często używamy piłeczek do żonglowania, do łapania i tak dalej. To bardzo nad precyzją też, w precyzji też pomaga, żeby szybko złapać w odpowiednim momencie, taka czasoprzestrzenna orientacja jest tu też bardzo istotna, więc podoba mi się tutaj akurat w tej dziedzinie sportu to, że tutaj nie ma książek, jak trenować, i nie tak jak w przypadku na przykład pływania, piłki nożnej, lekkoatletyki, w książkach można wybierać. Tych ćwiczeń można znaleźć mnóstwo. Tutaj większość musimy wymyślać sami. No i jak widać, chyba się to sprawdza, bo wyniki o tym świadczą. Natomiast no, też dużo czerpiemy z doświadczenia zawodników. I oni nam mówią, czy to się sprawdza, to ćwiczenie, potem się super czuli, to im dało poprawę w danym aspekcie. Więc na doświadczeniu tych zawodników też się opieramy. Powiedziałeś, że nie ma książek. A czy są badania? Czy w ogóle jest to dziedzina sportu, która jest badana pod kątem przygotowania właśnie fizycznego, pod kątem zarządzania, nie wiem, stresem, koncentracją, jakimiś technikami, strategiami żywieniowymi, które mogłyby tutaj wpływać na poprawę predyspozycji kierowcy? Są badania, tak. Nie jest ich dużo. Natomiast tu głównym problemem jest to, że trudno tu o grupę badawczą, o w ogóle grupę badawczą, już nie mówić o tym, że ma być jednolita. Bo ci kierowcy są w wieku od powiedzmy 60 lat do 10 lat, więc do 10 roku życia, więc ten rozstrzał jest bardzo duży. Jest ich niewielu, więc zebrać, nie wiem, 10-15 kierowców, którzy jeżdżą to samo na przykład, albo jeżdżą już nawet w samych wyścigach, w podobnym wieku, i jeszcze zadać im jakiś bodziec treningowy, który mamy coś zbadać, jest bardzo trudno. Więc nawet jest niewykonalne, bym powiedział. Natomiast też dostęp do sprzętu badawczego, który byśmy mogli stosować, czy to w rajdówce, czy na torze, jest też bardzo trudny. No tutaj możemy się na pasku stętnym opierać, możemy robić laktat, co wykorzystujemy. Natomiast myślałem kiedyś o tym, o czym wspominał dr Gołaś, czyli o tym stroju EMG do mierzenia aktywności mięśni, ale jeszcze do tego nie doszedłem. Jest to mój pomysł, żeby kiedyś ubrać kierowcę, wsadzić w rajdówkę albo w bolid w tym i zobaczyć, jak to w czasie rzeczywistym działa. Więc to jest jakiś mój pomysł na przyszłość, na badania. Natomiast tych badań są, ale jest ich bardzo niewiele i są takie troszkę poglądowe. Książki, jakieś artykuły są, ale też tego nie jest dużo. Jak już będziesz miał tego kierowcę i będziesz go miał w tym bolidzie albo w rajdówce, to ja chętnie podepnę się pod badania, bo pamiętam, jak chyba 2 lata temu robiłem mastermind z Askerem Jukendrupem, który jest głównym dietetykiem w Red Bullu, i opowiadał o badaniach, których oczywiście nigdy nie opublikowano, bo Formuła 1 ma na tyle wysokie budżety, że mogą pozwolić sobie na to, żeby badać wszystko i nie dzielić się tymi wynikami. I oni robili badania z wykorzystaniem ciągłego pomiaru stężenia glukozy. Mhm. Gdzie zawodnicy mieli normalnie sensory wszczepione w rękę i sprawdzano, jak często popełniają błędy w zależności od stężenia glukozy. I okazało się, że w momencie, kiedy ten poziom glukozy był poniżej lub powyżej normy, to zawodnicy zdecydowanie częściej popełniali błędy. A jest to bardzo proste badanie, bo sensor kosztuje 400-500 zł na 2 tygodnie.
Nie musisz nic robić poza parowaniem go z aplikacją. No i tylko trzeba wyłapywać błędy, które kierowca na tej trasie popełnia. Mhm. Więc badanie proste do zrealizowania, przynajmniej w takim bardzo prostym wymiarze, a już daje nam odpowiedzi na to, czy jest tutaj jakieś pole manewru, przynajmniej pod kątem żywienia albo suplementacji do poprawy. I wyobrażam sobie, że na takim Dakarze, gdzie mamy 2 tygodnie rywalizacji, gdzie to żywienie już będzie odgrywało dużą rolę, zwłaszcza nawadnianie w takich warunkach, może to już mieć jakieś przełożenie na końcowy wynik. No tak, tak. Ja też jakiś czas temu robiłem badania, to jest duże słowo, ale mój zawodnik przed weekendem wyścigowym miał dzień testowy, czyli coś normalnego przed formule 4 i 3. Polegało to na tym, że cały dzień spędziliśmy na torze, około 10 godzin, z czego miał 4 chyba wyjazdy po 20 minut mniej więcej, więc powiedzmy, że godzinę 15 miał pracy w sumie w ciągu tego dnia. Natomiast miał czujnik tętna na sobie i przez cały dzień zbierał mu dane. Oczywiście o tętnie, gdzie to tam potem analizowaliśmy, ale też byłem ciekaw, to jest trochę wiadomo takie orientacyjne, natomiast jaką kaloryczność mu pokażę przez ten dzień. No i stawiałem, że to będzie około 4, może 5 tysięcy, natomiast 6,5 tysiąca wyszło przez ten dzień. Wiesz, jaki dystans kalorii pokonał zawodnik? Proszę? Jaki dystans pokonał, nie mówię o jeździe bolidem, tylko ile kroków zrobił w ciągu dnia? Niedużo, bo na to, że głównie się porusza albo na hulajnodze elektrycznej, albo normalnej, więc tam chodzenia nie ma dużo. Tam naprawdę, jeśli chodzi o chodzenie, to ten wysiłek jest znikomy, ale głównie no, to były te wyjazdy, no plus spędzenie całego dnia na torze. Ciekawy jestem, ile faktycznie było tego wydatku energetycznego podczas jazdy bolidem, a na ile to mogło być przekłamanie z tego zbierania tych danych poza czasem pracy. Mhm. Bo jednak jak popatrzymy sobie na badania z wykorzystaniem różnych urządzeń do zbierania danych, powiedzmy z takiego lifestyle'u, czyli czy to jest akcelerometr, który zbada ci zmieniane położenia, czy zbiera liczbę kroków, czy to jest pomiar tętna z nadgarstka, bo dzisiaj wiele zegarków to już posiada, no to rozbieżności potrafią być nawet do 30% względem rzetelnych metod pomiarowych. Więc tutaj może być duże zakłamanie. Dlatego myślę, że rozróżniłbym to na ten czas spędzony w bolidzie versus zbieranie tego przez cały dzień. Aczkolwiek i tak lepsze są takie dane orientacyjne niż próba strzelania. Niż żadne. Tak. Dobra, to ty możesz mieć tyle. Nie? Okej, powiedziałeś, że pracujesz z różnymi kierowcami. Pojawili się tu zawodnicy startujący w Dakarze, pojawili się zawodnicy z WRC. Jakie są różnice w przygotowaniu motorycznym takich zawodników, czy psychomotorycznym? No tutaj, jeśli chodzi o przygotowanie do Dakaru, jest dość podobne do WRC, chociaż te rajdy samochodowe płaskie, czyli na przykład WRC, nie są tak rozciągnięte w czasie. One są bardziej intensywne, jeśli chodzi o czas trwania pojedynczych dni, natomiast nie są tak długie, jeśli chodzi o cały rajd. I tutaj jest coś dość, to przygotowanie dość podobne, z taką różnicą, że tu rozdzielamy troszkę też rajdy te płaskie, które są rozgrywane na szutrze i rozgrywane na asfalcie. Tu na asfalcie bardziej musimy zwrócić uwagę na mięśnie szyi, dużo bardziej wtedy są obciążone i zwracamy na to uwagę, więc to przygotowanie jest też troszkę ułożone pod rodzaj nawierzchni, na jaki zawodnik będzie jechał. Natomiast większa różnica jest jeszcze między rajdami szeroko pojętymi, czyli płaskimi, terenowymi, a wyścigami. Bo tutaj ta specyfika jest zupełnie inna. Może nie zupełnie, ale dużo się różni, bo na wyścigu jesteśmy w stanie zawodnika precyzyjnie rozgrzać przed wyścigiem. Wiemy dokładnie minutowo, kiedy on się zacznie, więc wiemy też dokładnie minutowo, o której zacznie rozgrzewkę, ile ona ma trwać i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy tutaj w stanie
bardzo trzymać to w ryzach. Jeśli chodzi o rajdy terenowe i płaskie, no to tutaj praca, którą wykonamy na treningach, to jest właściwie wszystko, co możemy zrobić, bo jeśli jeździmy, właściwie to głównie Marek jeździ na rajdy WRC z juniorami, wtedy praca się gdzieś między pętlami rozgrywa i to jest bardziej relaksacja, chociaż gdzieś tam jakieś pobudzenia też robi, więc bardziej tutaj bym to rozdzielił między rajdy a wyścigi. Natomiast no, rajd Dakar jest bardzo specyficzny i no, tu musimy pilnować tego wydatku energetycznego i tego tętna, na którym pracujemy na treningu. Wspomniałeś o piłeczkach. To tak może w ramach anegdoty. Ile ma najwięcej twój zawodnik potrafi żonglować? Chyba 5, z tego co wiem. Przyglądałem parę filmików, między innymi Kaito, i tam jest trochę tych piłeczek. Tak, Kaito właśnie chyba najwięcej używa tych piłeczek, jeśli chodzi o ilość. Natomiast te piłeczki też są trochę takim mitem, bo tak się utarło, że kierowca rajdowy musi żonglować przed rajdem, czy przed wyścigiem, czy kierowca wyścigowy przed na torze. Jest to oczywiście pomocne, jakieś narzędzie treningowe, natomiast no bez tego też da się pojechać i jest to potem na filmikach dobrze wygląda. Właśnie to chciałem powiedzieć, że powiedziałeś, że często na tym profilu są takie treningi pokazowe, a to się dobrze sprzedaje, nie? To tak. Robi znaczy, show. Piłki używamy w różnej formie na treningu, natomiast samo żonglowanie jest super, jeśli chodzi o pobudzenie, koncentracji i precyzji. Natomiast samo w sobie wiadomo, że nie ćwiczymy tego na treningach, bo to trzeba w domu się nauczyć żonglowania. Ta piłka musi 100 razy wypaść i ją szukać za szafkami i się na to nawkurzać. Natomiast nie poświęcamy na to czasu w treningu. Tylko też trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest takie typowe żonglowanie, że podrzucasz piłeczki do góry, tylko tam często jest w grę, jeszcze wchodzi ściana. Tak. Czyli mamy jakieś urozmaicenie tego wszystkiego. W grę wchodzi albo ściana, albo lustro, które też nie ułatwia sprawy, albo piłka fitnessowa, na której trzeba stać, klęczeć. No więc to sobie potem troszkę utrudniamy życie. Okej. Jakie techniki czy metody jeszcze stosujecie na poprawę reakcji i koordynacji u zawodników? No dużo korzystamy również z lampek, które też gdzieś to tam jest widoczne. Sami tworzymy dane jakieś profile, do których w tych lampkach jest to możliwe, w których albo pracujemy nad czasem reakcji prostym, złożonym, nad koncentracją. Tu się można tym bawić i to też zawsze przyciąga uwagę. Gdzieś jak i kibicom czasami dajemy jakieś zadania, którzy kierowcy mają na podczas treningów, no to te lampki przygotowujemy różne zestawy ćwiczeń, no to wszyscy idą na te lampki, wszyscy chcą robić lampki, bo to jest jakby, no, daje taką informację zwrotną natychmiastową i daje do myślenia, ile robi w danym programie amator, a ile robi kierowca zawodowy. Natomiast no jest to super narzędzie do treningu dla nas, ale tak jak mówię, wszystko się opiera o to, co tam wymyślimy, jak sobie to zaprogramujemy. Okej. Okay. Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, na czym te lampki polegają, bo mogą się zdarzyć osoby, które słuchając tego odcinka nie mają zielonego pojęcia, o co chodzi. No, są to lampki, które możemy sobie zaprogramować, żeby one się zapalały lub gasiły w dany sposób. Generalnie chodzi o to, że dotykamy ręką lampkę, one działają na wstrząs, klikamy tą lampkę, zapala się następna i takim sposobem na przykład możemy czas reakcji taki prosty zmierzyć. To za każdym razem daje nam wynik, jeśli chodzi o średnią między jedną a drugą lampką, wynik ile tych lampek zgasiliśmy. Takim jakby najbardziej podstawowym, który ja najwięcej używam w pracy z kierowcami i też gdzieś jest tam znane, ponieważ z kibicami to robimy, są takie lampki przez 45 sekund. Trzeba zgasić jak najwięcej lampek, natomiast one w przeciągu pół sekundy gasną.
I tutaj amatorzy, czy kibice, czy ludzie, którzy nie mieli z tym styczności, robią w okolicach wynik 40-60 lampek przez 45 sekund. Natomiast u kierowców moich póki co rekord jest 128 chyba. Więc to pokazuje... Czyli dwa razy szybszy czas reakcji. Różnicę. No nawet więcej, nie? To nawet nie sam czas reakcji, ale koncentracja jest istotna. Mhm. Bo jak raz ci to ucieknie, to potem tak szybko zasuwają te lampki, że no już potem jesteś w stanie tego nadrobić. Okej. Okay. Jakieś inne jeszcze nowe technologie wykorzystujecie w pracy treningowej z zawodnikami? Nowe technologie nie. Opieramy się na tym, co już jest. No wiadomo, że pomiar tętna właściwie na każdym treningu, bo jest to dla nas szczególnie istotne. Natomiast stosujemy wymyślone przez nas formularze na koncentrację, formularze na pamięć, w formie wydrukowanych kartek, w formie różnych prezentacji. I takich autorskich pomysłów mamy sporo. To naprzemiennie gdzieś tam stosujemy na treningach. Powiedziałeś wcześniej, że ten trening motoryczny różni się w zależności od tego, na jakiej nawierzchni ściga się zawodnik. Czy warunki pogodowe też mają tutaj znaczenie? I czy też jakoś próbujecie się do tego specjalnie przygotowywać? No na to nie mamy wpływu i na to nie jesteśmy się w stanie przygotować, oprócz tego, że różnica jest taka, że przy suchej nawierzchni asfaltowej ta przyczepność jest duża, więc mięśnie szyi na przykład są wtedy dużo bardziej obciążone. Jeśli spadnie deszcz, no to już jest trochę lepiej, jeśli chodzi o to dla zawodnika. Wiadomo, że trudniej się jedzie, ale niektórzy wolą takie warunki, no ale jakby na to już nie mamy wpływu. Więc tutaj nie rozdzielamy treningów na to, na deszczowe i niedeszczowe, bardziej tutaj tylko jeśli chodzi o nawierzchnię. A do jakich kontuzji najczęściej dochodzi u zawodników? Mówiłeś o dużych przeciążeniach, które występują czy to w bolidzie, czy w samochodzie rajdowym. Z czym zmagają się zawodnicy najczęściej? Nie ma typowych tutaj kontuzji, nie ma barku pływaka wśród kierowców. Właściwie większość kontuzji gdzieś wychodzi przy wypadkach. Tam nie ma reguły, wiadomo, zależy co się wydarzy. Nie, to są rzeczy nieprzewidywalne i jest to działanie dużej siły zewnętrznej w krótkim czasie. Ale takie przewlekłe tutaj problemy właśnie z mięśniami szyi? Tak, ale to też przy wypadkach, bo kierowcy mają tak wzmocnione te mięśnie, że jeśli nic się złego nie wydarzy, to tutaj raczej nie ma problemów. Zdarza się jedynie przy rajdach terenowych, że ponieważ i przy rajdach płaskich czasami też, ponieważ zdarzają się odcinki, gdzie jest dużo wybić, dużo tak zwanych hop, dużo jest uderzeń. I tu kręgosłup mocno dostaje. Więc jeśli chodzi o kręgosłup, to tutaj mamy dużo do pracy, właściwie fizjoterapeuci dużo do pracy. Natomiast tak to wszystko zależy od tego, jak weekend pójdzie, jeśli chodzi o czystość przejazdu i czy coś się wydarzy złego, czy nie. Powiedziałeś, że w ramach, czy podczas wyścigów, przez wyścigi rozumiem, że mówimy o wyścigach typu Formuła 1, Formuła, tak. Jeszcze nie jeden, ale mam nadzieję, że kiedyś tam dotrzesz. Tam rolą trenera przygotowania motorycznego jest przygotowanie zawodnika do startu. Czyli cała rozgrzewka, jak ta rozgrzewka wygląda? Ona jest taka jak typowa w innych sportach, czy mamy tutaj nieco inne podejście ze względu na specyfikę sportu? Nie, no mamy tu troszkę inne podejście. Też nie chciałbym tu wszystkiego zdradzać, ale pracujemy nad konkretną partią mięśni, które są najbardziej zaangażowane podczas wyścigu. Oczywiście pobudzamy także zawodnika, jeśli chodzi o koncentrację, o czas reakcji. Takie rzeczy stosujemy zaraz przed wyścigiem. No, zazwyczaj zawodnicy, z którymi pracujemy na wyścigach, są młodzi. No teraz chłopaki już mają 17 lat i są stosunkowo
staży, natomiast jak Marek z nimi zaczynał pracę... Ja chyba niektóre z nich jeszcze kojarzę z takiego pierwszego kampu, który, albo jednego z pierwszych kampów, który był na Jurze. Na Jurze, tak. No to chłopaki mieli tam z 12 lat. Tak, tak. Więc tam praca polegała głównie na tym, żeby im uświadomić, że w ogóle muszą pić, żeby w ogóle się coś poruszali i ich zagonić w odpowiedniej godzinie, w odpowiednie miejsce. Teraz ta praca już jest dużo bardziej świadoma. No natomiast, tak jak mówię, pobudzamy odpowiednie partie mięśni plus też umysł do tego, żeby jak najbardziej był gotowy do startu, bo to też widać gdzieś tam w tych naszych mini badaniach, że jeśli zawodnik nie jest odpowiednio pobudzony, to te swoje najlepsze czasy osiąga dużo później, niż jeśli ta rozgrzewka będzie odpowiednio przeprowadzona. A zdarzało wam się przesadzić? Zawodnik był przebodźcowany? Na wyścigu nie. Na treningu czasami tak, czy na jakimś obozie. Oczywiście żartuję, ale nie. Wydaje mi się, że takiego problemu nie było. Okej. Okay. A jak w rajdach nie ma takiej rozgrzewki? Jest taka rozgrzewka, natomiast no to specyfika jest dużo inna. Tak jak mówiłem, w wyścigach po rozgrzewce następuje przerwa 10-15 minut, zawodnik już jest w bolidzie i jedzie na okrążenie formujące. W rajdach możemy zrobić rozgrzewkę, natomiast zawodnik wtedy wsiada do rajdówki, jedzie czasami 100 km do jazdówki, dopiero ma odcinek specjalny i potem ma następną dojazdówkę, odcinek specjalny i tak dalej, więc on jest tak naprawdę rano, możemy z nim zrobić rozgrzewkę po pierwszej pętli, czyli w środku dnia, no i wieczorem jakaś regeneracja. Okej. Okay. A z jakimi największymi wyzwaniami spotykają się zawodnicy w kontekście przygotowania motorycznego? W sensie, są to jakieś ograniczenia w kontekście wydolności, tlenowej, beztlenowej, właśnie te zdolności psychomotoryczne. Jest to jakieś pole, które szczególnie próbujecie poprawić? No, każdy zawodnik, wiadomo, jest inny i tutaj dostosujemy indywidualizację, robimy tego podejścia. Natomiast no, głównym tutaj problemem w tym sporcie, który nie leży po naszej stronie, jest budżet. Mhm. I to wbrew pozorom na nas też się odbija pod tym względem, że jeśli wiedzielibyśmy, że zawodnik ma budżet na kolejne 5 lat z góry i ta droga jest jasno wytyczona, to my też wiemy jako trenerzy przygotowania tego psychomotorycznego, jak z zawodnikiem postępować, bo każda kolejna kategoria, na przykład w wyścigach, jest inna. Te bolidy się zmieniają, są często coraz to bardziej wymagające, więc wiemy też, jak z zawodnikiem pracować. Natomiast tutaj pracujemy jak najlepiej, żeby przygotować zawodnika do sezonu, natomiast rzadko się zdarza, że wiemy, co zawodnik pojedzie w przyszłym sezonie. I tu się pojawia problem, jeśli chodzi o nas, o przygotowanie, bo oczywiście zawodnik może zakładać, że jedzie w serii wyżej i mówi nam o tym, i my wtedy robimy wszystko, żeby go do tego przygotować. Może się okazać, że jednak nie pojedzie tej serii, albo w skrajnych wypadkach w ogóle nie pojedzie, bo takie sytuacje też miały miejsce. No więc tutaj budżet wyjaśnia dużo rzeczy, niestety. Okej. Okay. Powiedziałeś, że zbierasz dane dotyczące tętna podczas wyścigów, czy tych dni wyścigowych, czy rajdów. Jakie jeszcze dane zbieracie od zawodników? Albo czy zbieracie jeszcze jakieś dane? No głównie tu się opieramy na tętnie, ponieważ są dość duże restrykcje, jeśli chodzi o to, co zawodnik może mieć przy sobie i na sobie w czasie wyścigu. Wszystko tu musi mieć homologację FIA, począwszy od bielizny, po sam strój wyścigowy, kask i tak dalej, więc niewiele tam możemy zrobić, jeśli chodzi o zbieranie danych podczas jazdy. No wiadomo, że inaczej to wygląda trochę na testach, ale też nie zawsze się wszystko da zrobić. No dobra, to z racji tego, że siedzisz w tym środowisku, to wypytam cię o te rzeczy trochę tych, które mnie bardzo interesują w kontekście żywienia. Czy sprawdzaliście zmiany masy ciała zawodników przed i po takim dniu testowym, albo przed i po wyścigu? I tu mówię raczej o wyścigach, nie o rajdach, bo tam jest to prostsze prawdopodobnie do zrobienia niż na rajdach.
Ja nie sprawdzałem, może Marek sprawdzał, wydaje mi się, że tak, i tam była istotna różnica, ale nie jestem w stanie ci powiedzieć jaka. Natomiast z twojej perspektywy patrząc na to, co się dzieje na weekendach wyścigowych, no tam jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o żywienie. Bo często wygląda tak, że to zespoły, które obsługują danego kierowcę, dany bolid czy dany samochód, są odpowiedzialne też za to, żeby dać im coś do jedzenia. Mhm. W najlepszym wypadku jest to bufet i ten bufet nawet wygląda ok. Natomiast w większości przypadków jest to tak, że są rozłożone przez te firmy różne przekąski, mniej lub bardziej zdrowe. No i wiadomo, co się wtedy dzieje, szczególnie jak kierowca ma lat 15, nie? Tak. Pytam o tą zmianę masy ciała, dlatego że kiedyś słuchałem podcastu z George'em Russellem, który powiedział, że podczas jednego Grand Prix w Miami, może nie jest to najbardziej reprezentatywne miejsce, bo jednak temperatura jest tam bardzo wysoka, ale George Russell waży 60 parę kilogramów. No, podczas tego jednego wyścigu stracił 4 kg. Mhm. No, jeżeli my mówimy o ograniczeniu wydolności tlenowej, beztlenowej, spowolnieniu czasu reakcji, problemów z koncentracją, przy odwodnieniu rzędu 2-3% masy ciała, no to 4 kg dla 60-kilogramowego gościa to jest dużo więcej. Tak, więc tak. Pytanie, ile my tu jesteśmy w stanie jeszcze... Albo jak bardzo jesteśmy w stanie utrzymać ten performance na wysokim poziomie przy jakichś strategiach, które będą temu zapobiegały? Mhm. No, F1 jest o tyle specyficzne też, jeśli chodzi też o wyścigi, że ten wyścig jest bardzo długi, stosunkowo długi. W tych seriach, w których my pracujemy z kierowcami, czyli F4 i teraz brytyjska Formuła 3, te wyścigi trwają max 20 minut. Okay. Tych okrążeń tam jest na danym torze powiedzmy, że 10. Natomiast przy F1 tych okrążeń jest około 60, tak. Więc tutaj to wygląda inaczej. Natomiast z drugiej strony w F1 jest ten wyścig jeden, tutaj mamy 3 przez cały weekend, zazwyczaj są 2 w sobotę, 1 w niedzielę lub na odwrót. Więc ta specyfika jest troszkę inna. No i możliwości są jednak inne. Może tak, to już jest formuła, to już nie ma sensu rozmawiać, bo wiemy, jak jest, nawet jakie są różnice w budżetach wewnątrz samej Formuły 1, tak? Może teraz, jak już wprowadzono restrykcje, bo chyba tak jest od jakiegoś czasu, no to jest górny limit, ale wcześniej, kiedy go nie było, no to te różnice były spore. A czy zawodnicy w trakcie rywalizacji mogą pić? Mają taką możliwość w ogóle w bolidzie? W bolidzie nie. Natomiast w rajdówce tak, mogą mieć bukłak z piciem i to jest dozwolone. W bolidzie nie ma gdzie tego po prostu fizycznie umiejscowić. A czy w rajdówce to robią? Bo z jednej strony to, że mogą, to jest jedno pytanie. Czy w rajdówce to robią, natomiast robią to głównie na dojazdówkach. Mają bukłak z rurką, który gdzieś mają w pobliżu, natomiast robią to na dojazdówkach w trakcie odcinka specjalnego, no nie ma, znaczy mógłby to zrobić, potrzeby, ale nawet, tak? Nie ma bo potrzeby. Jest krótki po prostu odcinek. Tak, tak. No, różne są te odcinki, ale są stosunkowo krótkie i po prostu nie ma kiedy też, tak? No nie, ile trwa najdłuższy, ile może trwać najdłuższy odcinek specjalny? Najdłuższe odcinki w WRC mają około 50 km chyba, ale to już jest taki naprawdę długi, więc jakieś to jest 40 minut mniej więcej. No, spokojnie można, jeżeli pomiędzy tym można uzupełniać płynę. To... Zazwyczaj to jest 20 minut. To nie ma też odcinek, nawet nie, czasami to jest kilka minut. Mhm. A czy mamy też jakieś restrykcje dotyczące masy ciała zawodnika w rajdówce? Nie ma. W Formule 1 tak jest. Tam tak. Jest dolna granica i inaczej bolid jest dociążany. Tak, tak, tak. I w formule rzeczywiście chłopaki chodzą na ważenie. W formule 4 już też. Mhm. Ewentualnie mają doważany bolid. Natomiast w rajdach to jest już problem tak naprawdę kierowcy i pilota, ile ważą. Bardzo ciekawym przykładem tego, jaka to jest różnica, jest to, jak rok, dwa lata temu Kaito przegrał mistrzostwo świata, był wicemistrzem świata
Natomiast przegrał na ostatnim rajdzie kilka sekund na całym rajdzie, który odcinki specjalne sumarycznie trwały około ponad godzinę. On sumarycznie ten rajd przegrał o 1,5 sekundy, z tego co pamiętam dobrze. I to był ten rajd, który musiał wygrać. Jeśli nie wygrał, to wiadomo, że był drugi. Więc można ktoś to policzył. Więc można powiedzieć, że o 1,5 sekundy przegrał Mistrzostwo Świata na całym sezonie. On to policzył. Nie wiem dokładnie jak, ale on to policzył i mówił, że gdyby ważył kilogram mniej, to by miał Mistrza Świata. Okej. Okay. W sensie kupuję tą argumentację, ale wydaje mi się, że ona jest mocno uproszczona. No, pewnie tak. Bo to jest przełożenie tylko tego, że ten bolid po prostu... Bolid. Że ta rajdówka jechała po prostu by szybciej. Ta, no, ale to nie jest jazda po prostej, tak? Tak, tak. To nie jest jazda po prostej. Natomiast masa tutaj w rajdach jest ogromnie istotna. Wszyscy chcą ważyć jak najmniej, bo wiadomo, że to i lepiej przyspiesza, i lepiej się prowadzi. Natomiast no, w aucie nie są w stanie nic wykombinować, bo tu są restrykcje. Natomiast ile waży pilot i ile waży kierowca, to już jest ich indywidualny problem lub nie. To ciekawe, czy kiedyś zostanie to jakoś uregulowane, tak jak w Formule 1, bo tam też kiedyś nie było z tym żadnych, nie było wobec tego żadnych restrykcji. W skokach narciarskich też kiedyś ich nie było. No, od pewnego czasu jednak zwraca się uwagę na zdrowie zawodników i na to, żeby nie przesadzali w pędzie za sukcesem sportowym, więc może w tych rajdach też w końcu taki pomysł się znajdzie, a ja wtedy widzę dużą szansę, bo jeżeli mielibyśmy zawodnika, który bez większego problemu jest w stanie tą masą ciała zejść poniżej tego dolnego limitu, a wiemy, że problemem może być nawodnienie, no to możemy zastosować glicerol. Masa ciała wzrośnie na skutek wiązania większej ilości wody w organizmie, więc nie będzie problemu z odwodnieniem, a nie będzie trzeba dociążać bolidu czy tam rajdówki, więc jest to pewna pala do popisu. No tak, tak. Masz jeszcze jakieś ciekawe anegdoty w pracy jako trener przygotowania psychomotorycznego z kierowcami, którymi możesz się podzielić oczywiście? Dużo mam takich, z którymi się nie mogę podzielić. To domyślam się, że takich jest mnóstwo. Natomiast no tutaj przykład tego, właśnie tej masy ciała, która wpłynęła na, przynajmniej teoretycznie, na to, czy ktoś został mistrzem świata, czy nie, myślę, że jest dość interesujący. Tak na szybko myślę, czy coś jeszcze takiego znajdę. No właściwie z każdego rajdu, bo one są bardziej nieprzewidywalne. Wyścigi są dość takie precyzyjne, wiadomo co się tam stanie, chyba że dojdzie do jakiegoś wypadku albo coś z pogodą się wydarzy. Natomiast z każdego rajdu, czy to WRC, czy z rajdu Dakar, no coś ciekawego zawodnicy mi przywożą i pod kątem naszej pracy, ale w ogóle jako ciekawostki. Pamiętam, jak opowiadali mi na temat aut elektrycznych na Dakarze, jak to naprawdę wygląda. Okej, okay, dawaj. Jak to ma, co to ma wspólnego z ekologią. To rozmawiałem akurat nie z moim zawodnikiem, tylko z Kubą Przygońskim, który no, też jest znanym polskim kierowcą. Opowiadał, jak to wygląda, jeśli chodzi o Audi elektryczne na Dakarze, które od kilku lat startują. Pomijając to, że budżet mają x razy większy niż normalne zespoły, no to podczas awarii takiego samochodu gdzieś na pustyni, ponieważ panuje tam bardzo duże napięcie elektryczne, nikt nie może dotknąć tego auta, co równa się tym, że nikt nie może nieść pomocy tym kierowcom czy załodze, mimo że jakby zapisane jest w rajdzie Dakar, że jeśli ktoś stoi, no to masz właściwie obowiązek się zatrzymać, zobaczyć, czy coś się stało, no chyba że ma tabliczkę OK, wtedy możesz jechać dalej. Natomiast tu nikt nie może tego auta dotykać. Przylatuje helikopter, rozkładają matę gumową, wychodzi chłop w gumowym stroju i dopiero może coś z tym autem zrobić. Zawodnicy oczywiście mogą wyjść wcześniej sami, gdzieś się tam ewakuować, natomiast same auto jest tylko, może dotykać to tylko odizolowany od
w specjalnym stroju. A co w sytuacji, gdyby zawodnicy nie byli w stanie opuścić samochodu? Ktoś może otworzyć im drzwi z zewnątrz? Czy nie teoretycznie dotykać? Nie właśnie. Teoretycznie nie można tego auta dotykać, bo tam awaria samochodu, możesz jej równać z tym, że no to jest klatka Faradaya, tak? Więc kierowcy są w środku bezpieczni, natomiast na zewnątrz to auto może być śmiertelną pułapką, dlatego też nie mogą, nikt nie może tego auta teoretycznie przynajmniej dotykać bez odpowiedniego sprzętu. Więc akcja ratunkowa, już pomijając bezpieczeństwo, to akcja ratunkowa takiego ekologicznego samochodu wygląda tak, że nie pomaga ktoś, kto tam jest, tylko leci helikopter, specjalna obsługa i tak dalej. A te auta i tak są ładowane z generatorów, które są dieslami, nie? Więc na starcie podobno wygląda to tak, że nic nie słychać, bo ten generator idzie na 7000 obrotów i ładuje auto, które potem jest napędzone elektrycznym silnikiem. Czy na Dakarze jest osobna klasyfikacja dla elektryków? Czy jeszcze nie? Szczerze mówiąc, to nie wiem, bo się nie zagłębiam tam w te klasy. Bardzo się interesuję tam, gdzie moi zawodnicy startują. Ale wydaje mi się, że oni są klasyfikowani razem z jako jakby open, natomiast oprócz tego jest klasyfikacja aut normalnych. Byłem się pytać o inne anegdoty, więc powiedz na końcu, gdzie można Cię znaleźć, gdyby ktoś chciał nawiązać z Tobą jakiś kontakt. No możemy znaleźć na AWF-ie w pracowni analiz w sporcie, gdzie zajmujemy się wszystkimi badaniami, o których mówiłem, w pokoju 114. Lub na Facebooku, Instagramie albo jako Wojtek Głyk, albo jako WG Sport można mnie tam namierzyć. Super. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że do usłyszenia, jak już obronisz doktorat i wtedy porozmawiamy na temat tego, czym konkretnie się zajmowałeś i co z tej pracy udało Ci się wywnioskować. Dzięki. Dzięki wielkie. A Was zapraszam na kolejny odcinek, jak zawsze co 2 tygodnie. Cześć.